Cześć. Powiedzmy. Cześć, sorry za to, co za mną jest, ale to niestety takie są warunki w tej chwili, żeby nagrywać i lepiej się nie da. No jesteś na strychu, normalna rzecz. No. Też Tydzień bym miał. był rzeczywiście bardzo wysypowy, nowości się wysypało bardzo dużo i to zarówno z tych marek głównych, jak i tych mniej znanych. W związku z tym już bez zbędnego pitolenia zacznijmy może od Oppo, które chyba miało najwięcej premier w mijającym tygodniu. Tak, pod koniec tygodnia dopiero przyhamowali, ale początek tygodnia to po prostu upływał nam pod znakiem Oppo, bo w zasadzie ja kończyłem pisać o jednym telefonie, patrzę, pan następny. I to było rozrzucane po różnych stronach. To nie było tak, że wszędzie globalnie ciach i już, tylko tam w jednym kraju ten, w innym kraju tamten. No tak rzucali. Nie wiem, może zacznijmy może od tego, co jest tak naprawdę tylko kronikarską sprawą. W Europie pojawił się znany już model Find X2 Lite. Ten model już miał wcześniej premierę, także tak naprawdę wprowadzany jest do Europy. Na razie pojawił się, próbuje dojrzeć chyba w Hiszpanii, o ile nie W pamiętam. Portugalii. W Portugalii właśnie. No, prawie trafiłem. I to jest w dużej mierze odpowiednik takiego telefonu, który się nazywa Renault 3 Vitality Edition, albo Vitality po prostu. Mniej albo bardziej. Jest to w jakiś sposób smartfonik atrakcyjny, poza może tym, że ma notcha dla tych, którzy mają uczulenie, to nie będzie rzeczywiście fajna informacja. Natomiast ma AMOLED 6,4 cala, Full HD oczywiście w rozdzielczość. Jest ten nieszczęsny notch, jest Snapdragon 765G, czyli wiadomo, że smartfonik będzie obsługiwał 5G, jeżeli ktoś jest zainteresowany. 128 giga flesza, 8 giga pamięci RAM, także układ pamięci i procesora też jest całkiem fajny, to powinien być układ wydajny. Bateryjka 4025 mAh z szybkim ładowaniem, to jest fajne, 30-watowym. Zestaw aparatów 48 plus 8 plus 2 i 2, czyli zestaw do dupy, bo to jest, co prawda macie szerokokątne, ale nie ma tele, w związku z tym nie ma żadnych sensownych powiększeń. Z przodu niestety tylko 32 megapiksele i Adaś chyba z euro przeliczył, że 2,250 miałby ewentualnie kosztować na złotówki, gdyby się chciało kupować. 500 euro, po prostu taka cena jest tam podana, więc wiadomo, kurs się zmienia, ale myślę, że to pi razy sześcian, tak? Pytanie, czy ten telefon w ogóle trafi do naszej dystrybucji. A jeżeli chodzi o design, wersja czarna, wersja biała do wyboru. Stylowa w zasadzie taka jak całej serii Renault 3, czyli podłużna oprawka aparatu z tyłu, lekko zagięte brzegi, nie brzydka to rzecz. Nie wiem, czy Jacek dodał, że jest szybkie ładowanie 30-watowe, które jest dosyć fajnym dodatkiem. Dodałem, ale najwyżej będzie dwa razy lepiej, dwa razy niż wcale. Lećmy dalej, bo kręcimy. Jest jeszcze jeden Oppo Find X2, tyle że tym razem Neo. I ten Neo się pojawił z kolei we Włoszech. Ja nie wiem, powiem szczerze, czy Adam o nim pisał, czy nie, bo jakoś nie mogłem znaleźć na liście newsów. Bardzo możliwe, że on mi... I to jest konfiguracja bardzo podobna. Dlatego, że tam też jest AMOLED, troszeczkę większy, bo 6,5 cala. Również rozdzielczość Full HD 1080x2400. Tylko tutaj jest dziurka i ta dziurka wygląda troszeczkę bardziej estetycznie niż notch, na szczęście. Podobny procesor, czyli Snapdragon 765G, tylko tutaj troszeczkę wyższy tier pamięci, bo tu jest 256 plus 12 giga, także to już jest zestaw godny uwagi. Bateria identyczna, 4025 mAh i też z 30-watowym ładowaniem. I zestaw aparatów tutaj jest lepszy, dlatego że jest 48 plus 13 plus 8 plus dwójeczka, czyli macie szerokokątny i tele, i z przodu z kolei 32 megapiksele, podobnie jak w poprzedniku. Fajnie, dlatego że konfiguracja jest bardzo podobna, niemalże bliźniacza, natomiast jest o tier wyżej. Jest lepszy aparat fotograficzny, jest lepszy zestaw pamięci, no i cena prawdopodobnie będzie nieco wyższa. Włosi, próbowałem znaleźć, ale Włosi nie podali niestety ceny. On jest we włoskim oddziale producenta, natomiast nie ma go jeszcze, wydaje mi się, w sklepach. W związku z tym, znaczy jest w sklepach, ale w takich, co to są szemrane i sugerują, że to jakaś przedsprzedaż, w związku z tym to nie jest oficjalne. Natomiast jest we włoskim oddziale, w związku z tym. Są bardzo podobne, no tutaj kwestia różnicy w cenie. Jeżeli ta różnica będzie dopuszczalna, to fajniej by było raczej Neo niż Lite.
Dlatego, że to i lepszy właśnie aparat i troszkę fajniejsza pamięć. Jest to oczywiste. Jak już mówimy o podobnych modelach, to jeszcze mamy kolejne dwa Oppo. Nazywają się A52 i A70. I w zasadzie w dużej mierze no, mają praktycznie identyczny wygląd. Ja nie widzę różnicy. Mają takie same wyświetlacze Full HD 6,5 cala. Mają Snapdragony 665, czyli schodzimy już o segment rynkowy niższy, tam powiedzmy od strony średniaków, 4 giga RAM-u. Oba mają czytniki linii papilarnych klasyczne, płytkowe na bokach i mini jacki. Czekaj, ale przepraszam Adaś, bo a w którym 4 giga RAM-u jest? Wiesz co, już sprawdzam. A52. Dobrze, już ja pokręciłem. Jest. Okay. Nie, to ja pokręciłem, wiesz co, źle spojrzałem. Oczywiście 8. Dobra, 8. Nie, miało tak być 8, a jest 4, no. Ja nie mam 72 wypisanej. Nie wypisałem sobie 72, natomiast. Ona jeszcze nie wjechała tak zupełnie na stronę producenta. Pisał o tym jeden z serwisów, znany zresztą, Lixter z Berlina. No i to jakby są jego dane, przy czym myślę, że on jest dosyć wiarygodny, bo facet raczej rzadko puszcza śmierdziele, raczej rzadko puszcza błędne informacje. Nie, Quant, jeżeli puszcza cokolwiek, to jest rzecz znaleziona. Czy on może puszczać fałszywe dane, jeżeli znalazł fałszywe dane, które wydają się prawdziwe, tak? To są rendery. Ale to niestety wszyscy w ten sposób mają. On raczej znajduje miejsca dosyć wiarygodne, natomiast tym miejscem dosyć wiarygodnym również się zdarzają niestety błędy. Dlatego, że Quant korzysta najczęściej jednak ze sklepów i ewentualnie czasami z danych operatora, a tam też potrafią być błędy. Mnie się podoba ta bateria 5000 mAh. Tylko, że z 18-watowym ładowaniem, czyli nie tym takim super, hiper szybkim. No i czym się różnią te modele? Ten Oppo A72, czyli ten wyższy, ma bardziej aparat fotograficzny. Ma matrycę 48 megapikseli zamiast 12, którą znajdziemy w A52. Ma 16-megowy aparat do selfie, a A52 ma 8-megapikselowy, czyli chciałbym powiedzieć, że o połowę słabszy, ale to nieprawda, bo tak nie jest. Przy czym oba mają zestaw czterech aparatów z tyłu, tak jak mówił Adaś, A52 to jest 12 plus 8 plus 2 plus 2, czyli niestety do niczego, bo tylko szeroki kąt. I z przodu 8, ja nie wiem, jaki ma układ ten drugi, A72. Ten drugi ma, pozostałe aparaty ma takie same, czyli ma 8 szeroką, 2 do makro. Aha. I 2 do rozmywania. No jedyną czyli też do pipla. Główna matryca, 48 zamiast 12, też, no tak, ale no powiedzmy dwa razy się uda. No, tak przyjmijmy, nie? 18-watowe ładowanie i jeżeli ja dobrze tutaj widzę, A52 w przeliczeniu na polski z watem kosztowałby około 1200 zł. Bo policzyłem sobie. Nie wiem jak A72, bo go jeszcze właśnie nie ma. Właśnie tak? Nie wiadomo jaka jest cena, no bo Lixter ceny nie zna, więc pewnie tam, gdzie grzebał, akurat ceny nie było podane i tyle. No więc no na pewno będzie droższy A72, no bo jeszcze pewnie po drodze A62 wyskoczy, jak znam Oppo, no ale generalnie mamy dwa bardzo zbliżone modele, jakaś wspólna rodzina, ta, która jest stopniowana. I jaki następny Oppo mamy jeszcze? A12? Co to są wszystkie, znaczy A12 jeszcze zostało. Tak, w tym, że A12 A12 też zostało, to jest pierdółka. Tak, ale myśmy o nim też już kiedyś gadali. No to, tak, to jest budżetowy telefon, więc kurde, no nie oczekujcie nie wiadomo czego. Na szczęście Oppo potrafi robić dosyć ładne telefony. Nie zawsze one są wyjątkowe i oryginalne, ale generalnie przeważnie są ładne. No i ten ma taki fajny deseń na tylnej ścianie, takie ostro ścięte linie. Ale poza tym, no kurczę, w zasadzie co tu o nim powiedzieć? HD plus ekran 6,2 cala, piątka z przodu, aparat do selfie. Czekaj, czy ty powiedziałeś 32 cala, czy mi się zdawało? 6,2 cala. A, 6,2, okej. Okay, dobrze. Nie, myślałem, ja się nic nie 32-calowe Oppo zaczęło produkować telefony, ale spoko. Poręcznie obawiam się 32-calowy. To wszystko niestety kwestia przesyłu głosu. Tak, w środku jest Helio P35, i dwa warianty pamięci, 3 plus 32 albo 4 plus 64 giga. No i podwójny aparat z tyłu. 13 megapikseli i
Uwaga, teraz będzie zaskakująco. 2. Cały czas się śmieję, ile tych dwójek ci Chińczycy musieli naprodukować, że pakują w zasadzie, który by smartfon nie był, której firmy, to zawsze jakaś dwumegowa matryca się jeszcze przytrafi, a ostatnio dwie. Chińczycy mają specjalizowane firmy, nie wiem, jest Hynix na przykład, jest Galaxy Core i to są firmy, które trzepią matryce niskiej rozdzielczości od nie wiadomo kiedy i oni mają prawdopodobnie zapasy magazynowe takie, że wystarczy na drugie tyle, będą szukali po prostu kolejnych zastosowań, gdzie je można jeszcze wrzucić. Ludzkość wyginie, a te matryce jeszcze będą krążyć w kosmosie. Dobra, to czy myśmy już OPPO ogarnęli do końca? Wydaje mi się, że OPPO ogarnęliśmy. Wiesz co, jak chcesz, to możesz pogadać o Motorola, dlatego że ja sobie przygotowałem porównanie serii Nowa, która też która debiutowała w tym tygodniu. Ale także pogadaj sobie o... To znowu ludzie będą narzekać, że za dużo Huawei'a gadasz. No ale, znaczy nie. Ja akurat nie muszę gadać o Huawei, masz ty gadać, ja po prostu robiłem sobie porównanie, dlatego że poczyniłem pewne oczywiste spostrzeżenie, ale niektórym może się wydać nieoczywiste i zrobiłem porównania w związku z tym, a nuż się komuś przyda. Skoro zrobiłeś porównanie i się napracowałeś, to ty o tym opowiesz, to ja szybko o Motorola. Oczywiście Motorola pokazała zgodnie z zapowiedziami flagowe modele Edge i Edge Plus. Powiem szczerze, tak usiadłem, obejrzałem tą premierę i powiedziałem nie. Znaczy mnie zamordowała cena. To jest po prostu... Ale kurczę, no zepsułeś mi suspens, no. Oj, przepraszam. Specyfikacja, design. Z przodu zagięty ekran, zachodzący na brzegi. Jedni to lubią, inni nie. Motorola tam przemyśla. Nie, no ładna. Ładnie wygląda na renderach i w rękach. Ale narzekają, że to niewygodne, wiesz? Nie wiem, nie rozumiem tego, ale narzekam. To znaczy we wszystkich telefonach, smartfonach, które w tej chwili trzymam w ręce, a które mają zagięte ekrany, nie ma problemu z użytkowaniem. Ja też nie mam, bo ja się po prostu przyzwyczaiłem, ale dopuszczam, że ktoś, kto pierwszy raz trzyma w ręku taki telefon, może się wkurzać. Bo jak ktoś jest niedoświadczony, wiem, jak moja żona czasem korzysta z mojego telefonu pewnego, to... Coś mi się klikło. Tobie? Nie, tak mówię, że to nie, syndrom coś mi się klikło. Nie, tak, coś mi wyskoczyło, ojej, zamknęło się jej tego. Dobra, wróćmy do tych Motorola. Ekrany te nazywają się Endless Edge. Motorola tam wymyśliła jakiś interfejs, który wykorzystuje tą zagiętość ekranu, tam się wyświetlają powiadomienia, coś tam, stan baterii. Ale taki endless to powinien być naokoło, a nie to tak. To taki zrobiło Xiaomi, no też nie jest endless, bo jest patek na aparat w Alfie, nie? Ale nie, to byłoby niepraktyczne. W każdym razie jest tam jakiś interfejs, który Motorola próbuje wykorzystać te boczne zachodzące na brzegi telefonu krawędzi ekranów. Nie wiem jak to działa, bo na oczy tych telefonów jeszcze nie widziałem. Więc jak będę miał w ręku, to coś wam więcej o tym powiem. Jeżeli chodzi znaczy, o skórę, rendery widzieliśmy, tak? Ale... No z tyłu wyglądają jak praktycznie wszystkie aktualne Motorola, czyli mam jeden aparat mocniej podkreślony, fotograficzny, pozostałe trochę mniej zaakcentowane, logo Motorola, też trochę zagięte brzegi, też całkiem ładny kolorek jest taki kurczę, ja nie wiem, ja nie umiem nazwać, śliwkowy, ja bym powiedział. No, taki buraczkowy trochę, buraczkowo-śliwkowo jakiś. Dobra, oczywiście 5G i tak dalej. Dobra, Motorola Edge Plus. 6,7 cala AMOLEDowy wyświetlacz Full HD z odświeżaniem 90 Hz. No i pierwszy raz oczywiście coś takiego w Motorola. Przepraszam, w ekranie jest czytnik linii papilarnych i otworkowy aparat 25 mega do selfie. No i tak naprawdę to jest pierwsza Motorola z 5G, bo wcześniej to były tylko moduły dopinane. Też bardzo ciekawa rzecz, niestety u nas niedostępna, no ale w Stanach były. Oczywiście w środku Snapdragon 865, no i fajna rzecz, pamięć DDR5 i UFS 3.0, 12 plus 256. Bateria też przyzwoita, bo 5000, tylko że no tutaj mamy zdecydowanie bardziej prądożerny telefon niż na przykład tamte OPPO, co wcześniej gadaliśmy. No więc osiągi już nie będą takie cudowne, ale jest ładowanie 18 W, jest indukcyjne i jest zwrotne. Aparat 108 mega, to jest ten zaakcentowany na tyle. Jest stabilizacja optyczna, no i do tego jeszcze jest aparat szerokokątny i tele. Pierwszy ma 16, drugi 8 mega.
zbliżenie bezstratne 3 razy i pole widzenia 117 w szerokim. No i teraz uwaga, cena 5400 z groszami. Na pocieszenie dodam, że na razie ten model nie jest planowany do dystrybucji w Polsce, a ja się uśmiałem, bo 5000 za Motorola przy całej mojej sympatii do tej marki, no to jak mam wydać taką kasę za motkę, to ja sobie... 5500, Adaś. Po pierwsze 5500, po drugie rozbawiłeś mnie, bo powiedziałeś, że tych doczepianych, tych modułów niestety w Polsce nie było, a Motorola Edge Plus niestety w Polsce nie będzie na razie. Na szczęście ale nie będzie, bo... Masz informację, że ona będzie kiedyś, tak w ogóle? Wiesz co, nie, inaczej, nie ma informacji. Orange znowu weźmie? Nie wiem, na razie nie ma informacji EDOL na temat planów dystrybucji Edge'a Plus. Ja nie wiem, słuchajcie, ale słuchaj Adaś, może się okazać, bo skoro my tak świetnie stoimy gospodarczo w tej chwili, możemy się po tej epidemii okazać tuzem w Europie i okaże się, że ta Motorola Edge Plus sprzedaje się wyłącznie w Polsce, bo tylko u nas zostały jakieś pieniądze. Czego sobie tobie... No tak, tego nam życzę. Znaczy pieniędzy życzę przede wszystkim. Natomiast drugi telefon, który się po prostu nazywa Motorola Edge. Słuchaj, daj mi dwa słowa jeszcze wtrącić. Refleksja mnie naszła w związku z tym, że Motorola od 2 tygodni zapraszała na event online, znaczy przepraszam, na premierę online. No. Zapraszała od tych 2 tygodni, ja tak czekałem, obejrzałem, później myślałem, materiały dostanę. Tak, dostałem informację prasową, dostałem nędzną specyfikację, po specyfikację trzeba było iść na amerykańską stronę Motorola. I mało tego, dostałem specyfikację wyłącznie Edge Plus. Bo jeżeli chodzi o specyfikację Edge, to są malutkie szczególiki wrzucone jak śliwka w kompot po prostu i nic więcej. To jest marketing. Co tu się, kogo obchodzi specyfikacja? Adam, czym tu się chwali? Adam, słuchaj, w Polsce niektóre oddziały producentów już doszły do tego, co jest rzeczywiście istotne i z czego dziennikarz może zrobić materiał. Okay. Natomiast tutaj najwyraźniej komuś trybiki nie zatrybiają po prostu. Słuchaj, dlatego, że Amerykę Północną, Południową, Łacińską. Okej, okay, Adaś, tylko że słuchaj, Motorola, która zaczynała w Ameryce, a w tej chwili jest chińska, ponieważ jest Lenovo i to nie Amerykanie, tylko Chińczycy decydują. W momencie, kiedy Motorola funkcjonowała, specyfikacji było potąd wszelakich, łącznie z wszystkimi możliwymi forami deweloperskimi. Można się było wszystkiego dowiedzieć o smartfonie, także to nie Amerykanie. To Chińczycy, którzy w tej chwili, oni od dawna mają tak, że Lenovo nie udostępniają specyfikacji praktycznie żadnych swoich własnych smartfonów. W przypadku Motorola zaczyna być tak samo. Bo po co? Ale to jest, wracamy, ja nie powiedziałem, że to Amerykanie. Powiedziałem, że mają rynek północnoamerykański, skąd wziąłeś specyfikację, sam powiedziałeś. Mają Amerykę Łacińską, gdzie bardzo dobrze się sprzedają. A co oni sprzedają w Polsce? Ile telefonów? No... Kurczę, ale Adam, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że w Polsce czy nie w Polsce. Chodzi o to, że premier ma smartfon, którego specyfikacja jest w zasadzie nieznana. Są 4 szczegóły wrzucone na krzyż. No to... Tak to wygląda. Tak. I to wiesz, w przypadku marki pies go trącał, nazwijmy tę markę tak, w przypadku marki pies go trącał, to nikogo nie interesuje. W przypadku Motorola to jest po prostu, no, ojej, tak, takie me. Motorola wciąż ma u nas, kurczę, ogromną rzeszę fanów. No i ci fani będą sobie mogli kupić telefon Motorola Edge. I znowu się uśmiałem na widok ceny, bo może najpierw specyfikacja. Snapdragon 765G. Design podobny do Edge Plus, więc tutaj nie krytykujmy. Znowu mamy 90-hercowy wyświetlacz, więc jest spoko. Aparat do selfie też taki sam jak Edge Plus, ale z tyłu aparat jest już tylko, no dobra, śmieję się, tylko 64-megapikselowy. Bateria jest nieco mniejsza, bo ma 4500. No jest tylko jedno... Wiesz co, ja nie znalazłem informacji o 90 Hz na wyświetlaczu w tym tańszym modelu. Nie, to wiesz, ja tego nie wymyśliłem, wydaje mi się, więc... Nie, spoko, Adaś, tylko mówię ci, że nie ma specyfikacji. W związku z tym zastanawiam się, skąd wziąłeś 90 Hz. Wiesz co, gdzieś to nie padło. Mówię, że nie ma. Słuchaj, nie mówię, że nie padło. Albo było na obrazku, albo gdzieś, no wiesz, nie wymyślałem tego, bo całe zdanie na ten temat napisałem, więc chyba nie. Jeszcze ma ta Motorola, wracając do tematu, tylko przewodowe ładowanie, 18 W i ma czujnik Time of Flight. I słuchajcie, ona kosztuje
2999 zł, bo to już jest cena oficjalnie podana przez Motorola na polski rynek. 3000 bez złotówki za telefon ze Snapdragonem 765G. No nie wydaje mi się ta cena fajna. Po prostu nie chcę, nie lubię jeździć po Motorola, bo mam bardzo dużą sympatię do tej marki jeszcze z bardzo dawnych czasów. Moja pierwsza komórka to była Motorola w życiu, więc pewnie to dlatego, ale no kurde, ta cena jest przegięta. Ja nie mam nic do samych urządzeń, dlatego że same urządzenia mają rzeczywiście specyfikacje bardzo fajne i wyglądają świetnie, ja bym bardzo chętnie z nich korzystał. Natomiast wydaje mi się, że ceny to rzeczywiście są, zresztą obie są raczej nie na polski rynek za te konfiguracje, mimo tego, że to jest ładny design, że może się podobać, że to są na pewno bardzo fajne technologicznie urządzenia. Natomiast sorry, ale kurczę, nie z tymi cenami. Nie. Nawet ja myślę, że nawet na zachodzie przy tych cenach też no way, bo ten tańszy model na zachodzie, czyli Edge, na zachodzie ma kosztować 600 euro, 599. Więc ta cena też jest taka, no po prostu trochę odklejona od rzeczywistości i tyle. Dobra, opowiadaj o tych Huawei'ach. Nie męczmy już tej Motorola, proszę, bo mi się przykro robi. Ale mówię, mnie o tyle nie jest przykro, że mnie rajcują same urządzenia. To znaczy rajcuje mnie sama technologia, dlatego że jest fajna. To, że firma będzie musiała zrewidować prawdopodobnie politykę cenową, to jest zupełnie inna sprawa. Wydaje mi się to istotne, choćby właśnie ze względu na to, że tak jak mówisz, Motorola ma w Polsce nadal bardzo wielu fanów i szkoda marnować po prostu ten potencjał. Oczywiście można powiedzieć, że są serie tańsze, można kupować tańsze Motorola. Niemniej akurat wydaje mi się, że Edge'a można było wycenić troszeczkę niżej. Ja rozumiem, że to jest ekran, który jest drogi, tak? Jest aparat 64 megapikselowy, który jest drogi. Ale tak poza tym, to można by było rzeczywiście troszeczkę z tej ceny zejść, albo przynajmniej zastanowić się, w jaki sposób z tej ceny schodzić. Szczególnie w czasach kryzysu, a mamy czasy kryzysu. Dobra, zadebiutowała seria Nova 7. Zadebiutowały trzy smartfony, które były u nas w katalogu już troszeczkę wcześniej. Natomiast rzuca się w oczy jedna rzecz bardzo mocno, dlatego mówiłem, że jestem takim kapitanem obvious, który zauważa rzecz, która jest właściwie oczywista. Mianowicie, że seria Nova 7 Huawei'a to jest tak naprawdę lekko zmieniona seria Honor 30. Tutaj specyfikacje są oczywiście zmodyfikowane, są różnice, ale nie są to różnice jakoś ogromne. Najsłabszy z modeli w serii Nova 7, czyli Nova 7 SE, przypomina tak naprawdę Honora 30S. Różnice w specyfikacji, no jest trochę inny układ aparatów, jeżeli chodzi o design, tak, także one się wizualnie na przykład różnią. Natomiast tak, i Nova 7 SE i Honor 30S mają 6,5 cala, Full HD 1080x2400, Kirina 820, dokładnie ten sam zestaw pamięci. 128, 256 flesza, 8 RAM-u. Oba obsługują nano memory card, oba mają baterię 4000 mAh ładowaną 40-watową ładowarką albo dającą prąd zwrotny 5-watowy i różnią się nieco w zasadzie wyłącznie zestawem aparatów. Dlatego, że o ile Honor 30 miał z tyłu 64, 8, 8, 2, 16 z przodu, o tyle Nova 7 SE ma 64, 8, 2, 2, 16 z przodu, czyli różni się tymi dwoma dodatkowymi aparatami z tyłu tak naprawdę. I przez to, że różni się tymi dwoma dodatkowymi aparatami z tyłu, Honor 30e miał tam teleobiektyw dodatkowy i szerokokątny fajny 8-megapikselowy. W związku z tym dawał fajne powiększenia, bo on tam dawał nawet trzykrotne bezstratne powiększenie. Pięciokrotne hybrydowe i dwudziestokrotne cyfrowe. Natomiast tutaj niestety tego nie mamy ze względu na to, że zamiast dwóch ósemek są po prostu dwie dwójki. Znaczy inaczej, zamiast jednej ósemki jest jedna dwójka, w związku z tym mamy tylko szeroki kąt, nie mamy tele. Jest jak jest. Zmora na dwumegowe aparaty. Tak to już jest niestety. Są ceny, ceny są oczywiście chińskie, ale przeliczyłem na złotówki z VAT-em.
Dwa zestawy pamięci, które są w tej chwili w cenniku dostępne i te, które będą, bo to są te zestawy, które istniejące jakby w tej chwili zapowiadane, to jest 828, które w polskich warunkach w przeliczeniu z juanów plus polski VAT kosztowałoby 1830 zł i zestaw pamięci 8 giga RAM-u i 256 flesza, który jest też w przeliczeniu z juanów plus polski VAT kosztowałby 2140. Czy to są ceny w jakiś sposób fajne, atrakcyjne? Powiem szczerze, że tak sobie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Podobnie zresztą rzecz ma się również z kolejnymi, ale nie będę marudził, ja nie jestem ekonomistą. Chińczycy się w tej chwili może lepiej znają. Podobnie ci z Motorola, jak i ci z Huawei, a lepiej się znają na rynku w związku z tym. Albo może będą mieli z czego schodzić na przykład. Tak, ale wiesz, to są, wydaje mi się, telefony właśnie dedykowane na rynek chiński. Ja nie wiem, czy one do nas dotrą, bo jakoś... To znaczy ja myślę, że to jest możliwe. To znaczy na pewno nie wszystkie. Natomiast myślę, że Nova 7, czyli ten model podstawowy, może się w polskiej ofercie znaleźć. To jest kwestia tego, w jaki sposób Huawei w tej chwili sprzedaje w Polsce smartfony. Jak wyglądają wyniki za sprzedaż na przykład serii P40, tak? Podejrzewam, że na tej podstawie są w jakiś sposób podejmowane decyzje. Huawei jest w tej chwili jakby motywowany negatywnie przez odzew rynku na temat braku usług Google, tak? W związku z tym, no... Gdybyśmy znali wyniki tak naprawdę sprzedaży poszczególnych modeli, moglibyśmy coś mówić, a tak to na dwoje babka wróżyła. Będzie któraś z nowych w Polsce albo nie. Dobra, wracam do modelu podstawowego. Nova 7 to tak naprawdę zmieniony nieco Honor 30. Oba mają OLED-a 6,53 w rozdzielczości 1080x2400. Oba mają Kirina 985, czyli tego najnowszego Kirina. Nova 7 różni się tym, że nie ma jednego tieru pamięci RAM, nie ma 6 giga. Jest tylko 128, 256 flesza, identyczne jak w Honorze 30 i tylko 8 giga RAM, czyli bez wersji 6-gigowej, którą Honor 30 miał. Baterie są identyczne, bo to jest również 4000 mAh, zresztą one w całej serii są identyczne. Skórki, tak. Również 40-watowe ładowanie i zwrotne 5-watowe ładowanie i to też jest we wszystkich modelach. A jakie są obsługą kart? Wejdę ci w słowo. Przepraszam? Bo tu jest trochę dziwnie, nie? Jest dziwnie, natomiast z obsługą kart, jakby z różnicą w obsłudze kart będziemy mieli do czynienia dopiero w przypadku Honora 30 Pro, dlatego że tutaj po prostu nie ma, pomimo tego, że gdzieś najpierw pojawiały się jakieś dziwne informacje, nie ma po prostu. Nie ma również peryskopu, który był w Honorze 30 i tutaj troszeczkę szkoda, dlatego że miłośnicy fotografii tracą po prostu bardzo duże możliwości. Co prawda w Honorze 30 był słabszy aparat główny, bo miał matrycę 40 megapikseli, tutaj jest 64, natomiast niestety no, przez brak tego peryskopu fajnego troszeczkę tracimy. Mamy tutaj zestaw 64 plus 8 plus 8 plus 2 i 32 megapiksele z przodu, czyli tak czy inaczej jest obiektyw tele, ale nie tak fajny jak w Honorze 30. Mhm. Honor 30 był w 4 kolorach, Nova jest w 5 i są to bardzo fajne rzeczywiście kolory, standardowe, co prawda, ale jest, nie wiem, śliwka na przykład, tak? Jest taki błękitno-srebrny, który jest rzeczywiście bardzo fajny. Czerwony jest fajny. Czerwony to jest sympatyczny. Ale czerwony zawsze jest fajny dla tych, którzy lubią, w związku z tym wyróżnia się. Jeżeli chodzi o ceny dla dwóch zestawów pamięci w tej chwili, czyli 8 plus 128 2300 i 8 plus 256 2600. Z tym, że po raz kolejny, zastrzegam, to nie są oficjalne polskie ceny, to są ceny przeliczane na żywca z juanów na złotówki plus dodany polski VAT. I został ostatni model, czyli Nova 7 Pro, która jest odpowiednikiem Honora 30 Pro. I tutaj jest tak, że też oba mają identyczne wyświetlacze OLED 6,57 cala, w identycznej rozdzielczości pracujące, czyli 1080x2400. I tu jest różnica głębsza, dlatego że jest różnica związana z procesorem. O ile w Honorze był Kirin 990, o tyle tutaj w Nowej 7 Pro mamy Kirina 985.
Czy jest to jakaś oszczędność? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Tiery pamięci są identyczne. 128 albo 256 flesza i 8 giga RAM-u w przeciwieństwie do Honora, bo Honor obsługuje karty. Natomiast w nowej 7 Pro kart, obsługi kart niestety nie ma. Ani Nano, ani żadnych innych. 4000, jak już wspomniałem, mAh, 40-watowe ładowanie, zwrotne 5-watowe. Jest peryskop. Co prawda jest inny układ aparatów niż w Honorze, ale jest peryskop. I to jest peryskop z aparatem głównym 64 megapiksele, gdzie w Honorze było 40 megapikseli. W Honorze, przypomnę, to było 40 plus 8 plus 16 plus 2 z tyłu, 32 z przodu. Tutaj jest z kolei 64, 8, 8 plus 2 i 32 plus 8 z przodu. Tak to wygląda. Pięciokrotne powiększenie bezstratne, dziesięciokrotne hybrydowe, pięćdziesięciokrotny zoom cyfrowy. Także to są rzeczy dosyć fajne. Zestawy pamięci i ceny. 8128 za 2830, 8256 za 330. I to jest w zasadzie tyle, ile ja mam na temat tych smartfonów. Wydają się również technologicznie atrakcyjne, jak na możliwości Huawei'a, to jest taka bardzo fajna, nie wiem, średnia, wysoka półka albo wysoka, niższa półka, no. Gdzieś tak w tym miejscu. Wydaje mi się, że atrakcyjne są, nie ma tutaj 990, tak? Mamy albo Kirina 820 w tym najtańszym rozwiązaniu, albo 985 w tych droższych. Ja podejrzewam, nie widziałem benchmarków, co prawda, ale podejrzewam, że jeżeli chodzi o wydajność, to są procesory, które są jakby z bardzo podobnej półki, w związku z tym chyba nie ma tutaj o co kopii kruszyć, bo różnice w wydajności końcowej jakby w urządzeniu nie są jakieś ogromne. Tyle. Duża premiera chińska. Diabli wiedzą, które z tych smartfonów będą i czy w ogóle będą na rynku polskim. Czekamy na informacje polskiego oddziału. No co na razie. A skoro już męczymy Huawei'a, to pobudka. I jeszcze jest tablet. Tablet nazywa się MatePad 10.4, w Chinach też się pojawił. Mam wrażenie, że razem chyba tego samego dnia co nowy, aczkolwiek ja go zauważyłem dopiero dzisiaj rano, przyznaję się bez bicia. Tablecik ma ekran 10.4 cale, jak sama nazwa wskazuje, i obsługuje rysik ten Huawei'owy, on się nazywa, nawet nie wiedziałem, przyznaję, M-Pencil, bardzo oryginalnie. I ekran niestety jest IPS-owy, ale ma rozdzielczość 2000x1200, 470 nitów jasności, także jest całkiem ok. Tablet ma 64 albo 128 giga pamięci wewnętrznej, no, nie ma niestety Google, ale za to ma 4 głośniki Harman Kardon, 4 mikrofony i 2 8-megapikselowe aparaty. No i akumulator ma 7250 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Ceny z Chin, bezpośrednio, bez VAT-u, powtarzam, no to tam od 1100 kilku złotych po 1490, bo jest jedna wersja ta topowa, 628 giga pamięci i modem LTE. No i tyle, tablet jak tablet, no jak dla mnie. Znaczy to ja może uzupełnię jeszcze tylko o tyle, że są dwie wersje, jedna jest z obsługą karty SIM, nano SIM oczywiście, druga jest bez obsługi kart, czyli tylko i wyłącznie Wi-Fi. To w zasadzie tyle. No, ciekawostką jest właśnie to obsługa rysika. Ciekaw jestem, jak to będzie działało. Pewnie. Ale czy on trafi do nas, wątpię. Bez Google tablet to tak. Mamy w tej chwili jeden tablet Huawei przynajmniej na rynku. Bardzo możliwe, że trafi. Huawei zapowiadał w tym roku, że będzie próbował szturmować rynki inne niż tylko smartfonowe. W związku z tym ja nie widzę przeszkód, żeby się pojawił w Polsce również. No to ja bym wolał... Zobaczymy. Gdzieś tam w Chinach jakiś fajny widziałem ostatnio telewizor Huawei pokazywał. Ale no, to mówisz o Huawei, czy mówisz o ekranie multimedialnym, który między innymi tam ma funkcję telewizora? Może to był ekran? Kurczę, bo ja myślę, że on jest... To znaczy ja będąc rzeczywiście wszędzie w sklepie firmowym widziałem ten ekran multimedialny, fajna rzecz.
bardzo chętnie miałbym coś takiego w domu, tylko że cena jest niestety zaporowa, jak to za tego typu gadżety. Nie wiem, ja zwróciłem uwagę ze względu na design po prostu i tylko tyle. Zdaje mi się, że to był telewizor, ale dobra, no nie spierajmy się, umówmy się, że do ekranu dostawiasz dekoder i masz telewizor, tak? No, proszę. Tak? No raczej. Co tam dalej? Z rzeczy takich, które są w jakiś sposób jeszcze atrakcyjne, bo tych smartfonów naprawdę bardzo dużo się pojawiło, jest Nubia Play. Nubia Play, która jest takim smartfonem growym, ale dla tych, którzy... Nie dla hardkorów. Nie dla hardkorów, to znaczy dla tych, którzy woleliby nie wydawać aż tak dużych pieniędzy, jakie trzeba wydać na te Nubie rzeczywiście full wypas, czyli te, które... No, z chłodzeniem cieczą, z jakimiś, nie ale, wiem. Ale ona ma to odświeżanie takie na bajerze, 144 Hz. Tak, zapowiadał prezes i rzeczywiście 144 Hz są. No. Ona ma AMOLED-a 665, Full HD wyświetlacz i jest oparta na Snapdragonie 765G. To podejrzewam, że jesteśmy w takim okresie, kiedy ten procesor jest chyba najbardziej popularny wśród tych, którzy produkują tą średnią i wyższą półkę, bo jedni pną koszty, drugi... Kurczę, no bo nie jest tańszy od tego flagowego, a umówmy się, tak, 90% użytkowników nie zauważy różnicy, no, widać ją w cyferce, ale kurczę, no umówmy się, no, testuję teraz już kolejny telefon z tym prockiem, no, one naprawdę fajnie chodzą i jeść. Kurczę, no nie widzę potrzeby mania telefonu, posiadania telefonu, kurczę, ze Snapem 865, tylko dlatego, żeby był bardziej. Tak, a u nas 765 akurat G też nie jest potrzebny, mógłby być bez G, bo i tak nie mamy 5G, i tak nie mamy 5G. No dobrze jest mieć G. Nie, no może, nie wiem. No. Może lepiej niż nic, rzeczywiście, bo zawsze coś można z tym zrobić. Zestawy pamięci są 6 albo 8 RAM, 128, 256 giga flesza, z tym, że są to pamięci nie najszybsze z kolei, bo w LPDDR4 i w UFS 2.1, jeżeli chodzi ale o flesze, także jest to nie gamingowe, nie? Tak, tak. No jest bateryjka ponad 5000 mAh, bo jest 500 z ładowaniem 30-watowym, także będzie nie, szybko. Nie jest to smartfon fotograficzny, w związku z tym nie ma jakichś genialnych aparatów, ale Nubie growe nie mają genialnych aparatów no, w ogóle. Ma te 48, nie? No ma te 48, ma 8 szerokie, no i ma nieśmiertelne dwie dwójeczki. Naprawdę, kurde, z tymi dwumegowymi matrycami to nic, tylko iść na dwójkę po prostu. No i z przodu jest 8 aparat. Wróć. A nie 12? Wróć. Do, 12 chyba. 12, przepraszam, nie, ja już dzisiaj nie trybię. No, 12 z przodu, a 8 jest szerokokątna. To był męczący tydzień. Tak, przeliczyłeś ceny, Szymon, jak do cyferek, tak, wiecie, mam słabą. Tak. Przeliczyłeś po Mamy 3 tiery pamięci, 628 giga, 1800 zł, 828 giga, 2040 i 8256, 2260, przeliczane z juanów plus polski VAT. Plus podatek, czyli mniej więcej tyle przyszłoby wam zapłacić, jakby poczta przychwyciła waszą paczkę z nową Nubią Play. Dodajcie do tego stówę jeszcze. Dodajcie stówę, jakby patrz, Polska, jakby przechwycili celnicy na tym. Zupełnie spokojnie stówę, dlatego że jeżeli chodzi o wycenę na granicy w przypadku urządzeń drogich, to ona nie jest taka fajna wcale. To jest prawda, to jest prawda. No faktycznie. Jak przychodzi ci kalkulator, to możesz nie zapłacić albo zapłacić tyle, ile powinieneś. Jak przychodzi ci smartfon, o, uważaj brać. Ojej, to już tak, tak bardzo. Jak już przy takim budżetowym gamingu jesteśmy, to jeszcze jest nowe Vivo. Vivo. Popatrz, ja nie wiem, które rzeczywiście. Cholera, testuję ten telefon, nie ten konkretnie, ale tej marki telefon i do tej pory już nagrywałem recenzję. Będziecie się śmiać, bo w recenzji tam tą nazwę wymawiam na 10 różnych sposobów i do tej pory nie wiem, to co dotarłem, to nie jest IQ od ilorazu inteligencji, tylko to jest IKO albo IQ, zależy kto wymawia. Mniejsza o to, w każdym razie telefon nazywa się IKO IQ Neo 3. No i ma, też ma ekran 144 Hz, tak jak tamta Nubia, ale ma już Snap 865, czyli jest bardziej. Jest bardziej, ma ekran 6,57 cala Full HD, 16 do selfie w otworku
i co mi się podoba strasznie u tych Vivo grobych, ten otworek jest naprawdę bardzo, bardzo mały. Nie wiem, czy będzie widać, spróbuję pokazać, no jest mały. No, ja go mierzyłem, to on nawet 4 mm nie ma. I pamięci. No to śmiesznie, bo ma, o ile RAM jest DDR4X, czyli ten mniejszy, słabszy, wolniejszy, ale 12 giga, o tyle już pamięć wewnętrzna flash jest UFS 3.1 256. I co ciekawe, da się powiększyć kartą. Ja dopiero co jechałem po tym drugim Majku w recenzji, że kurczę, nie da się powiększyć pamięci, a 128 giga. A widzisz. W krowym telefonie to jest do kitu, bo to za mało na growy telefon, to tu już dali gniazdo na kartę pamięci, więc jest lepiej. No widzicie, Adaś mi powiedział na żywca, mając telefon, to jest trójka w Neo 3, tak? Neo 3. No, to dałeś mi bardzo istotną informację, dlatego że w specyfikacji producenta nie ma kart pamięci. Po prostu nie mam, już. Nie, bo oni nie podają, ale było, rozumiesz, nawet gdzieś, kurde, mi się mignęło ten, że jest taki fajny slocik, ale to też mówię, ale ja tego nie ubzdurałem, także no bo to ja nie wysysam z palca, także też byłem zaskoczony tym po prostu trochę, no. A ja myślałem, że ty jego masz jakiś inny model. Nie, mam Neo, mam nie Neo, mam IQ3 5G, czyli to nie. Aha, czyli nie Neo 3. No nie Neo, także to jest coś innego. Natomiast co, ja poczekam z tymi kartami pamięci w takim razie, poczekaj, a sprawdzę i zweryfikuję. Ale no, właśnie to mnie zaskoczyło, że ma możliwość powiększenia. Jeżeli chodzi o aparaty, no to jest Nie znalazłem tej informacji niestety po prostu. Dobra, ja jeszcze zweryfikuję to, ale raczej mówię, nie wymyślałem sobie tego. Jeżeli chodzi o aparaty, 48, czyli standardowo na tyle, 2-megowe makro i 8-megowy aparat szerokokątny z polem widzenia takim dosyć niedużym, 112 stopni. I bateria 4500, ale z szybkim ładowaniem 44 W. I słuchajcie, tym, który testuje Vivo, też jest to ładowanie. Powiem wam, że naprawdę zapieprza, aż huczy. Procenty te na początku szczególnie, bo wiadomo, na początku to szybkie ładowanie jest najszybsze, to dosłownie w ciągu minuty to tak bam, 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 jak kurczę na dystrybutorze na stacji benzynowej złotówki jedzą. Fajna rzecz. Czy my już gadamy godzinę, czy jeszcze nie? Nie wiem, nie spojrzałem. Dobra, jeżeli nie usnęliście, szybko Jacek, mów ceny, jak przeliczyłeś, czy nie przeliczyłeś? Nie, jeżeli chodzi o Vivo, nie przeliczałem cen. No sorry, u mnie musicie sobie dorzucić VAT, ale jest najtańszy 628 1600 zł, 828 1780, 12128 1964 i ostatni tier jest bardzo dziwny, bo jest 8, czyli schodzimy z ramem w dół, ale za to 256 giga pamięci wewnętrznej, trochę ponad 2025 plus VAT, oczywiście powtarzam. Jacek zwrócił uwagę, że ględzimy trochę za długo. Kurczę, a mi patrz, uciekło jeszcze przy Motorola, miałem wspomnieć, ale to tylko kronikarsko. Szykują się dwa nowe modele, nazywają się One Fusion i One Fusion Plus. Kompletnie nic o nich jeszcze nie wiemy, będą później od taki trend. Jeszcze chciałem wtrącić o LG. Pozwolisz. No dawaj. Ale to też kronika towarzyska LG, znane już modele wcześniej pokazało w Polsce. Ja po prostu tylko przeczytam wam ceny. LG V60 ThinQ 5G 4299. LG K41S 749. LG K51S 949. I LG K60. I oczywiście pokręciłem cenę, bo źle wpisałem, więc wam nie powiem, musicie zajrzeć do newsa. Natomiast co ważne, jeżeli kupujecie tego flagowego, czyli V60, to dostaniecie dodatkowy ekran gratis. On jest wart 900 zł, więc jak musicie już kupić ten telefon, jak już się na niego napalicie, bo wam się podoba, to lećcie szybko, kupujcie, póki jeszcze ten ekran dodają w gratis. I chyba jeszcze, Jacek, jeden telefon nam został, nie? Realme X50? No, właśnie. No, został Realme X50M. Też na razie niestety nie jest u nas dostępny. 6,57 cali, podwójna dziurka w ekranie, z przodu są dwa aparaty. Tak? To znaczy jest jeden otwór, a dwa aparaty.
Full HD 1080x2400, 120-hercowy wyświetlacz, także to jest też dosyć mocny element specyfikacji. Snapdragon jaki 765G oczywiście. Dawno o nim nie było, nie? O taniości. Jest bardzo dużo wersji pamięci. Nie wszystkie są w tej chwili jeszcze dostępne, dlatego że dostępne są 6128 i 828. Oprócz tego ma być jeszcze wersja i z 64, i z 8 giga, i z 12 giga RAM. Tak będzie regionalizowane. Będzie regionalizowane. Certyfikowanie. Co ważne. Bateria 4. No to dawaj. No, sorry, bo ci wlazłem. Ma NFC, ma nagłośnienie z Dolby Atmos, ale nie ma mini jacka. A ty chciałeś powiedzieć o baterii. I tak patrz, jaka bateria. 4230 W. W normie. Standardowy z tyłu zestaw, czyli 48 plus 2 plus 2. Z przodu 16 plus 2 z kolei. I ceny za te dwa tiery z watem 628 1530 zł i 828 1760 zł. I ostatnia rzecz, która na dzisiaj została, słuchajcie, to są Hisense, o których rzeczywiście wspomnę już tylko też kronikarsko. Hisense wypuścił wreszcie modele z kolorowym e-inkiem, o których mówiliśmy już pewnie ze dwa razy. Okazało się, że dwa modele wypuścił z takim kolorowym e-inkiem, a w sumie z kolei wypuścili trzy modele i tablet. Nie będziemy o wszystkich z nich mówili, natomiast ja na szybko tylko powiem. Model A5C, który ma ekran z kolorowym e-inkiem, jest na Snapdragonie 439 z pamięciami 4 GB RAM, 64 albo 128 GB flesza. Najtańsza wersja kosztuje 1300 zł w przeliczeniu z juanów. Hisense A5 Pro, który jest w dwóch wersjach. Jedna wersja ma ekran czarno-biały, standardowy e-ink, druga ma kolorowy. Tych kolorów jest tam 4096 dokładnie. No to już nawet. Oba są oparte, wiesz co, to nadal nie wygląda tak, żeby było to warte kolor, ale może dla kogoś. Oba są oparte na Unisocu Tigerze 610, czyli Unisoc TT610. Oba mają te same zestawy pamięci, czyli 4 albo 6 giga RAM, 128 albo 64 flesza. I ten czarno-biały kosztuje 1220 zł, ten kolorowy kosztuje 1370, też najtańsze wersje. Wszystkie mają baterijkę 4000 mAh, czyli powinna wystarczyć na bardzo długo, bardzo, bardzo długo. Te specyfikacje są nawet jak na wyświetlacze e-ink troszeczkę za wysokie, a i tak są niskie. W związku z tym nie są to, wydaje mi się, ceny atrakcyjne dla kogoś, kto chciałby urządzenie z e-inkiem. Celowałbym już bardziej chyba w tablet albo, nie wiem, czytnik e-booków w takim wypadku, bo ceny nie są atrakcyjne w każdym razie według mnie. Wiesz, no pewnie doliczają za technologię, tak? No bo jednak tego e-inka trochę popchnęli do przodu, a pewnie nawet tak po prostu, no kolorowy pewnie jest i tak droższy od czarno-białego, nawet porównując jeden do jednego, więc no gdzieś tam pewnie tą technologię musieli tam rzucić w ten cennik i tyle. No. Dla mnie jest to zrozumiałe, konstrukcja mocno niszowa, bardzo mocno niszowa. Nie wiem, ja, prawdę mówiąc, kompletnie mnie to nie jara, ale no, to znaczy, w jakich by się to przydało, nie? Mnie się bardzo podobał pomysł pierwotny, który Rosjanie mieli i zrobili do spółki z Chińczykami, tak, czyli wyświetlacz normalny, standardowy, z przodu, z tyłu, za to e-ink, który jest odpalany wtedy, kiedy trzeba. Fajna propozycja, wydaje mi się, miało to sens, ale nie zyskało poklasku na rynku, bo te smartfony były koszmarnie drogie. Tak, właśnie, widzisz, też było drogie. Tak. Także coś jest na rzeczy z tymi e-inkami jednak, jeżeli chodzi o te ceny. Mają jakiegoś pecha do cen. Wiesz, ktoś, kto lubi czytać, prędzej sobie kupi taniutki tablet, który uciągnie jakiś czytnik e-booków i książki. W związku z tym po co? Biorąc pod uwagę, ile czytniki w tej chwili kosztują, no czytnik 200 zł. Natomiast jest to godne uwagi ze względu właśnie na nową technologię użytą na kolorowego e-inka. Tyle. Dokładnie. Wiecie co, ja jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo w zeszłym tygodniu kończyliśmy tygodniówkę gadając o premierze Meizu 17, który miał być rzekomo w tamten piątek. Miał być, ale nie będzie, nie był. Będzie, moi drodzy, 8 maja.
8 maja Meizu 17 się pojawi i wtedy o nim pogadamy, ale to tak tylko zaznaczam, żeby za moment nasz tutaj jeden z drogich widzów nie napisał, że znowu żeśmy zapomnieli o Meizu. Nie zapomnieliśmy. Trzymamy rękę na tym. W każdym razie pogadaliśmy dzisiaj właściwie wyłącznie o urządzeniach i tego było straszliwie dużo. Nie zdążyliśmy tak naprawdę różnych innych newsów, które w tygodniu wyszły, a nawet były całkiem ciekawe. No. Słuchajcie, po prostu zajrzyjcie do nas czasem na stronę w tygodniu, jak wam się nudzi i tyle. I sobie poczytajcie te inne rzeczy również. No nie o wszystkim możemy powiedzieć, bo by tygodniówka trwała 3 godziny. Już tak. Na pewno byście usnęli. Ale... A my was serdecznie pozdrawiamy i podejrzewam, że chyba nie będziemy się w tej chwili widzieli przynajmniej 2 tygodnie, bo nam długi weekend majowy wchodzi. Tak, święci się 1 maja, więc chwilę od nas odpoczniecie, ale no nie, będą też premiery po drodze, więc kurde, nazbiera się znowu od choroby tych telefonów. Także gdyby coś, no to aktualności na stronie oczywiście lecą na bieżąco, siedzimy z Jolą i piszemy tam dla was, także zaglądajcie. Jak Jacek doda coś do katalogu, to tutaj na górze strony się pokazuje też, więc też sobie kliknijcie, zajrzyjcie. To znaczy, jak dodaję smartfona, który jest godny waszej uwagi, albo urządzenie, które jest godne waszej uwagi, to się tam na górze rzeczywiście pokazuje, jak nie, to się pokazuje trochę niżej. No tak, ale ja chciałem tak, wiesz, no nie można mówić, że jakieś urządzenie jest niegodne uwagi, bo zaraz o jedną pokażę. O, tu się pokazują. O, tu. Te, które Jacek uznał za godne uwagi. Dobra, uzupełniliśmy. Także już wiecie... Jest to większość urządzeń, które się pojawia w katalogu, takich tych godnych uwagi, w związku z tym naprawdę nie jest to jakoś strasznie istotne, już dochodzą jakieś inne urządzenia. Jesteśmy katalogiem. Katalog polega na tym, że kataloguje. Kataloguje nie tylko rzeczy niezwykle fajne i niezwykle sympatyczne, ale również te, na które mało kto zwraca uwagę, ale jednak ktoś zwraca, w związku z tym warto je w katalogu mieć. Tak to wygląda. Zgadza się, no dokładnie. No nie wszystko jest piękne, ciekawe i wspaniałe. Telefony budżetowe też się pojawiają. Pojawiają się też nudne telefony i tych chyba jest najwięcej. Ostatnio przynajmniej. Albo takie, na które nie ma szansy w Polsce w ogóle, bo wychodzą, nie wiem, w Korei, nie wyjdzie wersja z europejskimi, obsługą europejskich częstotliwości i tak dalej. Tak jest z tym, którego ja testuję wyłącznie jako ciekawostkę, bo on u nas nie będzie, ale kurczę, chciałem zobaczyć, co Vivo oferuje, a tylko taki model mieli do testów na tą chwilę, bo tak wchodzą do Polski, ale tak nie wchodzą, coś powoli im to idzie, to wchodzenie. Natomiast no, jeden model zaproponowali, dobra, mówię, dawajcie, zobaczę, co to w ogóle jest to Vivo, bo na razie miałem tylko tyle, co na targach, tak? No co można na targach zobaczyć, jak tutaj ci piszczy, za tobą stoi jakiś facet, który ci chce zabrać ten telefon, bo on musi nagrać materiał, to się nie zapozna z telefonem. No tak, to ja wiem przynajmniej, co to jest, ale wam o tym opowiem później. Dziękujemy wam bardzo, że z nami byliście kolejnego tygodnia. Życzymy wam udanego odpoczynku w przyszłe święta przyszłotygodniowe, bo się, jak wspomniałem, pewnie nie będziemy widzieli. Pięknej maja. Życzymy wam udanego tego weekendu też, jak najładniejszej pogody, chociaż podobno ma się zepsuć. O przykro, nie chciałem tego powiedzieć. Podobno ma się psuć pogoda. No dobrze. Ma być zimniej, także łapcie w świeże powietrze, dopóki jeszcze można wychodzić, dopóki Bogu dzięki koronawirus jest w lekkim odwrocie, także... Można trochę pospacerować. Dobra, trzymajcie się, uważajcie na siebie i widzimy się za 2 tygodnie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć.